tych prac jest tak dużo, które w życiu wykonuję, czy wykonywałem, że postanowiłem sobie znaleźć dodatkowe zajęcie, żeby odpocząć. I stąd pszczoły. Ale rzeczywiście szukałem sobie czegoś takiego w głowie, co by mnie od czasu do czasu uspokoiło i tak wyciszyło, bo ta praca, którą wykonuję, na co dzień jest bardzo wymagająca. Gdzieś tam dużo w głowie się dzieje, dużo różnych myśli, dużo różnych działań. Pracuję w Domu Kultury jako dyrektor, pracuję jako instruktor, nauczyciel lekcji gitary, prowadzę zespoły, prowadzę kapelę z gminy Damnica, nagrywam płyty, nagrywam dźwięki, muzykę. Pewnie jeszcze robię dziesiątki innych rzeczy, o których pewnie teraz nie wspomnę, ale w związku z tym, że tego jest tak dużo, to szukałem czegoś, co by mnie właśnie wyluzowało, troszeczkę odprężyło i uspokoiło, żeby dało mi taki spokój. Jak przeprowadzaliśmy się z miasta, to chcieliśmy trochę odpocząć od ludzi, ale się okazało, że to nie jest kwestia chyba miejsca, gdzie się mieszka, tylko kwestia naszej konstrukcji psychicznej, bo się okazało, że tych ludzi tu wcale nie jest mniej. Każdy pszczelarz ma swoje tajemnice. Ja to dodaję skonstruowany przeze mnie specjalnie mieszankę ziołową również. Nie tylko ludzie lubią ziółka. Chociaż przez pierwszy rok nie było żadnych efektów. Przez drugi rok były bardzo marne. W trzecim roku pojawił się miód dopiero. W czwartym roku pojawił się na tyle dużo miodu, że mogłem go nim się podzielić ze znajomymi. A w tym roku liczę na jakieś poważniejsze rekordy moje, rekordowy rok, więc zobaczymy. Ale to pokazuje tylko jedną rzecz, że pszczoły wymagają dużej wiedzy, dużej staranności w podejściu, ale wiedzy chyba głównie. Samo hodowanie pszczół, czyli ustawienie ula i nie wiem, wlanie tam syropu cukrowego, to jest nic, to jest, tak pszczoły nie przeżyją. Trzeba wiedzieć, jaki jest cykl rozwoju pszczoły, jaki jest skład takiej rodziny, w jaki sposób one żyją, funkcjonują, jak żyją zimą, w jaki sposób żyją latem i tak dalej, i tak dalej. Ile jest pszczół, ile czasu matka się rozwija, ile czasu rozwijają się robotnice, do czego są trutnie potrzebne. Dziesiątki, tysiące pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć. Dopiero jak to zrozumiesz, jak funkcjonuje ten, powiedzmy, rodzina pszczela, to wtedy dopiero zaczynasz to rozumieć i żyć razem z nimi i pomagać im w ich rozwoju. To jest fajne, fascynujące. Mam trzy rodziny totalnie agresywne, czyli takie, z którymi mam kłopot. W sumie na początku sezonu miałem 9 silnych rodzin, teraz mam ich 6. Dlaczego? Dlatego, że szukałem sposobu, jak wyłagodzić te rodziny agresywne. Jednym ze sposobów jest łączenie ze sobą rodzin. Więc postarałem się połączyć rodziny, co nie było łatwe, łagodne z tymi agresywnymi, pozbawiając wcześniej rodziny agresywne matki. Przykro mi, ale tak się dzieje w świecie. One, gdybyśmy teraz tu siedzieli, one już wyłagodniały, bo wcześniej jak tu siedzieliśmy z żoną, to one tu latały i od razu atakowały bez uprzedzenia. Na przykład taka rzecz. Albo kiedy podchodzi się do ula, nie ma komfortu pracy, bo przy wyciąganiu ramek po prostu dziesiątki pszczół obsiaduje cię, zaczynają żądlić. No nie jest to przyjemne. Mają w sobie jakiś rodzaj agresji. Chyba głównie wynika to stąd, że te trzy rodziny były mieszankami tych wszystkich rodzin, które zbierałem tutaj, które się roiły gdzieś tam od kogoś, dostawałem w prezencie. I później no, takie miałem efekty. Natomiast teraz już po wyłudzeniu zaczynam matki hodowlane mieć, czyli takie, które mają sprawdzoną łagodność, sprawdzoną miodność, wydajność i tak dalej, więc no, do tego jakby doszedłem po 4-5 latach. Teraz bardzo modne jest na przykład na dachu pasieka, albo tylko oczywiście też wymaga troszeczkę wiedzy, ponieważ o, tu na przykład taka łagodna pszczółka i ta widać, że nikomu nic nie chce zrobić, bo jest, lata sobie spokojnie, ale gdyby to była rodzina agresywna, to takie ruchy by miała, wtedy to od razu czuć. Ta jest bardzo łagodna, zresztą to jest chyba tak, to jest pszczoła murarka. Ostatnio taki dowcip wymyśliłem, znaczy dowcip. Żona mnie pyta, jak rozpoznać, bo na jednej ramce jest setki albo i tysiące pszczół. Jak rozpoznać taką matkę na ramce? Ona jest, no jest ciuteczkę większa od pozostałych pszczół, ale wszystkie pszczoły, główki mają do pochylone, bo tam pracują w tych komórkach i jakby biegają z takimi główkami zaoferowane tym, co robią. A jedyną pszczołą, która jest inna, to jest matka właśnie, ponieważ matka ma pochylony odwłok w dołowie. Taka różnica była.
Wiedziałem, że to nieśmieszne, ale ja się ubawiłem. Mam takiego fajnego sąsiada, który do mnie często przychodzi. I młodego. I wujek, zbieramy dzisiaj miód. I wtedy przybieramy się i robimy sobie coś takiego. Zaglądamy do ula, zobaczymy, co się tam dzieje. Musimy zobaczyć tak, ponieważ teraz jest sezon rzepakowy i dzisiaj jest piękna pogoda i mam nadzieję, że to jest ten dzień, kiedy zaczynają zbierać nektar i robić z tego miodek. Bo sam nektar nie jest jeszcze miodem. Składa się to z kilku korpusów. Te korpusy, każdy korpus ma podzieloną funkcję. Jak matka królowa ze swoją świtą składa jajeczka w dolnym korpusie. Górne korpusy to są korpusy, w których zbierają pszczoły miód. To, co się w tej chwili dzieje, że ich tak dużo lata, tam dalej na przykład przy czwartym ulu, piątym, jest ich mnóstwo całe, szóste. To jest oblot młodych pszczół. Codziennie wyrajają się jakaś część nowych pszczół. One do tej pory nie miały szansy, bo przez 4 dni ostatnio padało, więc one nie miały kiedy wylecieć. A teraz jest piękna pogoda, więc wyleciały, żeby zrobić pierwszy oblot, pozapoznać się z ulem, z otoczeniem. Tu w środku błyszczy się taki płyn, to jest przyszły miodek. Ten miód jeszcze nie jest miodem, on będzie dopiero wtedy, kiedy pszczoły pomieszają nektar ze swoją śliną. On musi być odparowany, zasklepiony przez moment i w momencie, kiedy reakcja nastąpi, zacznie to działać, mieszać się te wszystkie płyny, wtedy dopiero ten produkt końcowy to będzie, o, w tej już jest trochę miodu. To co mówiłem, z góry, jak już jest dużo miodu, ten miód jest powoli zaczyna być zasklepiany. I ta rodzina jest bardzo spokojna. Tutaj te pszczoły siedzą na plastrze, nie wylatują, tu jest po prostu komfort pracy, tu matkę kupiłem. Jest fajna, kupiona i to jest z matek takich spokojnych. Jest też trochę miejsca jeszcze, czyli jeszcze mają gdzie zbierać miód. Dobra, i teraz zaglądamy do gniazda. Jesteśmy w gnieździe. Tutaj matka składa jaja. I musimy zobaczyć, co tu się dzieje. Jak będziemy mieli szczęście, to jeszcze zobaczymy też matkę. Jest to, co mówiłem, już jest nastrój rojowy. One przygotowują się do opuszczenia tego ula. Już są mateczniki, to są nowe królowe. A to, co w ogóle widać tutaj, to czarne takie, to już nie jest miód tutaj, zesklepione. To są zesklepione ramki z młodymi pszczołami, które w tej chwili przechodzą ze stanu larwalnego w postać już dojrzałą, dorosłą. Później wygryzają tą komóreczkę, wychodzą na wierzch i zaczynają spełniać różne funkcje w rodzinie. Okej. No tak. Tu jakiś miodek znoszą. Jest okej. Okay. O, tu jest więcej. Jest okej. Okay.